Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Ghost of Tsushima na PlayStation 4. Ostatnim ekskluzywie na PlayStation. Właśnie odpalamy gierę. Kółeczko się ładuje. Czekamy, żeby zobaczyć ekran startowy. Do której stream grąba? Póki nie padnę. Tak, aby oczy ducha były ledwo widoczne. Halo? A, połączyłem się z komputerem, to mogło być ciężko. O, kino domowe, głośniki stojące, głośniki soundbar, proste słuchawki. Poziom trudności z tym, język dialogów polski, napisy polskie. Zaczynamy. Imperium Mongołów najechało nasz dom. Bezwzględni. Bezlitośni. I niestrudzeni. Osiemdziesięciu samurajów przeciwko armii. Walczymy, by spowolnić inwazję. Dzisiaj umrę za mój lud. Muszą ich być tysiące. Stawimy czoła śmierci i obronimy ojczyznę. Tradycja, odwaga, honor. To nam przyświeca. Jesteśmy wojownikami Tsushimy. Samurajami! Panie Adachi. Idź, złam ich ducha. Hej! Ale to jest piękne. Najeźdźcy! Wyślijcie najlepszego wojownika! Rada, czynina! Bareczku. Nie te czasy. Tu nie spada bomba. Jestem Harunobu Adachi. Potomek legendarnego Yoshinobu Adachi. Tak
głośno ta gra jest. Jin! Potrzebuję cię tu. Tak wielu poległo. Musimy nacierać, panie Sakai. Nawet jeśli mamy zginąć. Na rozkaz, panie Shimura. Biegniemy, no. Ludzie! Musimy zabić przywódcę Mongołów! Wszyscy za mną! Więcej mongolskich psów! Zabić ich! O! Ta krew. Pychotka. Oj, ała! Mongolskie posiłki! To nie swój? Ała! Dobra, chyba trzeba się z nimi uporać. Mówię słuchać w ogóle dźwięku lania się. Zostaliśmy tylko my. Jest tylko jedno wyjście. Ten jest mój, który? Znaleźć przywódcę i zabić go tutaj. Będziemy walczyć razem do końca. Wiem. Czekajcie, dźwięk, jednak słuchawki zwykłe. Jednak słuchawki zwykłe. Bierze się tak bez tego. Tam. Mongolski wódz. Jestem gotów. Skończymy to razem. Klikaj obo to unik. Znaczy kółko. Kurna strzała w plecach. Druga. Jestem Kotun, kuzyn Kubilaja, wnuk Chingisa. Oj, syn kogo? Bracie, jesteś wojownikiem, to jasne. Bracie. Całe życie ćwiczyłeś i wygrałeś w bitwach, które inni by przegrali, tak? Ale kiedy ty ostrzyłeś swój miecz, to wiesz, jak ja się przygotowywałem. Uczyłem się. Znam wasz język, tradycje i wierzenia. Wiem, które wioski zająć, a które spalić. Zapytam cię jeszcze raz, samuraju. Chcesz się poddać? A w życiu?
Masakra. No, świetnie się zaczyna. Duch Tsushimy. No popsuli się chłopaki, no co zrobicie? Obudził się. On naprawił się. To inny się naprawił. Szwaniak, to inny. Dzieje. Jak ja się tu... Ktoś się starał, żebym przeżył. Żadnej broni, tylko zapasy. Muszę ruszać dalej. Tu się wszystko jara, a ja żyję, nie? Mongołowie. Ej, tak się kłóca. Wszystko się R2 robi. Ktoś ostrzył swój miecz. Wojownik? No nie wiem, stary. Moja zbroja. Uszkodzona. Lepsze to niż nic. To prawda. Tarczą też możesz komuś walnąć, nie? Ale się błyszczy, więc nie wiem, czy to sens. Opuścić dom. Okej. Okay. O, 5 osób na streamie się zrobiło. Niemili jesteście. Środka. Już. Jak twoje rany? Możesz biec? Tak. Chyba tak. Gdzie mój miecz? Nie tutaj. Zajmę się tym. Schowaj się. No, uratowała mnie. Dokładnie, niemiłe osoby to te, które wyszły. Zjadłbyś ryż, dobra masa. Ktoś ty? Juna. Chcesz swój miecz? No chodź. Kobitka wie, co to PvP, dobrze. Mongołowie zdążyli już podbić połowę wyspy. O, okej, okay, w ten sposób. Juna! Nie teraz, niech to na ziemię. Okej, okay, w taki sposób.
Teraz mogę przejść. Chodźmy. Prowadź mnie, babeczko. Pryweć, pryweć. No nie, no oni to... Nie możemy jej pomóc. Mogę ocalić resztę. Baba samuraj ninja. Baba ninja kobitka ninja. Był ze mną na polu walki. Dito, zapomnij. Zuza nie zazdrosna, Zuza śpi. Raczej by zazdrosna nie była i tak. No wyjdziesz? Ty rozglądasz. Juno, czekaj. Pan Shimura jest moim wujem. Jesteś Jinem Sakai? Bratankiem Jito? Muszę wiedzieć. Czy on przeżył? Tak sądzę. Wróg go wziął w niewolę. Jak to? Przecież mu w łeb czasnął. Gdzie go zabrali? Na wschód. Wybrzeżem. Do zamku Kaneda. Muszą go tam trzymać. Świętują zwycięstwo. What the fuck? Ich zaskoczyć. Zabiją cię. Albo uratuje pana Shimurę. On odeprze Mongołów w kierunku morza. Skontaktuje się z szogunem. Wezwie posiłki. Nie po to cię wyleczyłam, żebyś poświęcał swoje życie. Więc dokładnie tak. Nie mogłam dać ci umrzeć. Potrzebuję cię. Pan Shimura może pomóc całej wyspie. Jest jedyną rodziną, jaka mi została. Chodźmy. Słuchajcie, pomimo, że to jest po polsku, i tak bardzo dobrze czuć ten klimat. Moim zdaniem tutaj nie ma... W ogóle wiecie, sensu grać po angielsku czy japońsku, jak i tak to ładnie, bardzo dobrze czuć. Jeźdźcy, gotowi do bitwy. Jeżdżą po całej wyspie. Biorą jeńców. Zabijają. Nikt im się nie postawi. Tędy. O-o. Lepiej bym podłożył głos Dareczku. Nie oszukujmy się. Tak, dobrze aktorzy dubbingowi, dokładnie, naprawdę jest dobrze. Powolutku, o. Oczyścili drogę. Jeśli przejdziemy, na pewno nas zobaczą. Zaryzykuję. Postać powinna mówić zostaw suba u grubego, dokładnie tak, tylko na tym Twitchu. Jazda. Idziemy. Więcej straży. Ruszymy dachami. O tak, Assassin's Creed style. Chodzisz po dachach, grabisz pola bitewne. Złodziej. Biorę to, co mi potrzebne. Jak moja katana. Sprzedałam za jedzenie i leki. Że co? Spokojnie. Znajdziemy kupę. Co? Sprzedała się? O ty niedobra. Długa droga. Weź tyle, ile udźwigniesz. To czyjś dom. Ten ktoś już nie wróci. Tak już nie żyje. To chciałaś powiedzieć, tak? A latarki tu nie ma? Dobra, po cichutku nadal. Kupiec miecza mieszka niedaleko stąd. Zobaczymy. A ten pan coś ma? Cholera, dranie go znaleźli. Wstań na czat, musi tu być. Chyba się zbyt tak na pewno wybiłem. O, zapasy.
wróć do obszaru opowieści. Jest mój mieczyk. Jestem Jin Sakai. Bratanek wielkiego pana Shimury. Dziękuję. Za na zdrowie. Jestem tchórzem! Twój wróg nie dorasta ci do pięt. Ale brak ci samokontroli. Ćwiczyłem. Bronią swego ojca? Miecz klanu Sakajów. Ratował ludzi i przynosił pokój. Kto ci to zrobił? Nikt. Nauczę cię, jak się bronić. Umiem walczyć. Aby opanować ostrze, powinieneś opanować swoje emocje. Dam radę, wuju. Pokaż. Ale ładnie. Te liście robią taką robotę. Dam radę. On z drewnianym, ja z normalnym. Go w szkole nie lubię, mieszkaną łańców. Spróbuj mnie trafić. Tak, wuju. Atakuj, teraz! Ale jestem dobry. Widzieliście to? Dobrze. Gdybyś tak walczył, wróg nie klanu łańców, dokładnie. Z taką łatwością. To nie była uczciwa walka. Wyobraź sobie, że wrócił skończyć to, co zaczął. I użyje każdej dostępnej sztuczki. Jak się obronisz? Jest większy, ale wolniejszy. Będę mu umykał. Poczekam, aż się zmęczy i pokonam go jednym cięciem. Dobrze. Samuraj musi zawsze pamiętać o cierpliwości i dyscyplinie. Nawet kiedy przeciwnik ucieka się do podstępów. Nie wiedziałem, że to są opcje dialogowe. A teraz przebij się przez moją obronę. Pokaż, jak odważnym wojownikiem jest Jin Sakai. Okej. Poddaję się. Pozwoliłeś mi wygrać. Nieprawda. Gdyby to był prawdziwy miecz, nie żyłbym. Naprawdę? Nie okłamałbym cię, Jinie. Teraz dla odmiany spróbuj zablokować moje ataki. Nie będę dawał ci formy. Okej. Trzymaj blok. Dobry blok. A parowanie? Dobra forma. Wiecie, bo blok to jedno, jeszcze trzeba parować. Możemy zrobić przerwę? To jeszcze nie koniec. Jaka przerwa, ten pipo? Dobrze. To twoje zdrowie, no nie. Okej, okay, hart ducha, tutaj jest jakiś... Synu, wygrywasz? Okej. Okay. Musisz nauczyć się parować. Poczekaj, aż się poruszę. Kiedy zaatakuję, wykonaj blok. Dobrze parujesz. Tak jest, moje ulubione. Oj. Zacznij parowanie, zanim uderzę. Okej. Okay. Dobra. Do wyuczenia się. Łatwo. Dobra forma, Jinie. Jinie. Musisz złapać oddech? Trzeba więcej niż dziecka, żebym się zadyszał. Zatem sprawdźmy, jak bronisz się przed włócznią. Ohohoho, to będzie coś. Zrób unik, a potem wyprowadź kontratak. Dobry refleks. Świetna kontra. Świetny unik. Pamiętaj, unik, potem kontratak. Lepiej nie przesadź, bo pójdzie po mleko. Nie ma broni.
parowanie, czy jesteś nikiem? Boże, Dareczku. Dziękuję za lekcję, wuju. To jeszcze nie koniec. Jinie Sakai, zaszczycisz mnie sparingiem. Nie chciałbym cię skrzywdzić. Jeśli jesteś taki pewny, możemy go urozmaicić. Pierwszy, który trafi 5 razy, wybiera posiłek. Abyś lubił ośmiornicę. Wkurza mnie. Dobry cios, wuju. Jesteś za szybki. No jesteś, chłopie. Ej, wkurza mnie, że nie ma lokowania się na przeciwnika kamerą. Zanim zjemy, mam jeszcze jedno pytanie. Od pokolenia nasze rodziny żyją według kodeksu. No żyją. Powiedz, jakich cnót przestrzegamy. Lojalności wobec pana, kontroli nad emocjami i... Przecież wiesz. Honoru, by walczyć odważnie i bronić dziedzictwa klanu Sakajów. To słowa twego ojca. Co honor znaczy dla ciebie? Chyba... chronienie innych. Tych, którzy sami nie mogą walczyć. Masz dobre serce. Ale najpierw musimy pokazać, że służymy panu z odwagą, prawością i samokontrolą. To trochę gruby ten chłopczyk, rzeczywiście. Nie mówię, że jest. Walczę z bitwa tym na Foniksa ze starym była ciekawa. Ale musimy dawać przykład ludziom, zachowując wierność kodeksowi i swoim przekonaniom. Nie, no to jest bardzo fajnie to powiedziane, nie? To właśnie znaczy honor. Nauka od małego. Oho, pan ma włócznie. Ja to bardziej sumo? No sorry. Zapraszam. Easy. Dobrze. Masz swój miecz. Gdzie znajdę konia? Stajnia jest niedaleko. W gaciach. Patrzcie, już jest jasno, a było przed chwilą ciemno. Może ten Sakai to jest moim dziadkiem jakimś? Więcej ich. Ja tam się nie znam. Gdzie jest stajnia? Za płonącą chatą. Za mną. Za sałatą. Podejdźmy bliżej. Poderżnijmy im gardła i zabijmy ich po cichu. A gdzie honor? Nie złamie mojego kodeksu. Okej. Okay. Stawaj na jeźdźca! Czyli albo wpierdol, albo nara. Okej. Okay. O, to była dość wymagająca. To niedaleko. Wszystkich nie ocalimy. Nie chcę uciekać, mogę w końcu pomóc. Szlak by to. Zasnąłem i miałem sen o sparingu z wujem. Mogło tak być. Chodź. Nie daj im uciec! A, piękny paring. O, moje ulubione, jak ja lubię parowanie w grach, jakie jest cudowne. Dziękuję, panie. Żebyście widzieli, jak ja grałem w Sekiro, o może. Uratowaliśmy dziecko, to jest dobre. Jakbyśmy szli powoli. Idź. Unikaj dróg. Byśmy go nie zdążyli. Za swojego syna. Ryzykowałeś dla nich życiem. Nie obronią się sami. A ja nie pozwolę naszym ludziom ginąć. O, i to jest dobre podejście, nie? Nie tylko oni cię potrzebują. Mój brat. Mongołowie go pojmali. O matko. Dlatego mnie ocaliłaś. Nie mam rodziny poza taką. A ja poza panem Shimurą.
Proszę, chcę tylko odzyskać brata. Pomogę ci go znaleźć, kiedy uratuję wuja. Obiecuję. Idę z tobą. Stajnia jest przed nami. Pierdol. Au. Au. Wrócimy do koni. Leczando. To konie samurajów. Te, których nie zabraliśmy na bitwę. Ej, 100% okaże się, że ta gościuwa to siostra tego wuja. Wybierz konia i będę z tym koniem całą grę. Chat. Chat, ankieta, którego... Dobra, ankieta, napiszcie. Którego konia bierzemy? Chyba białego, co? Żeby był podobny do jejucha. Powiedzcie, którego konika bierzemy. Biały. Biedna Zuza, koń numer 2. Dwójkę, trójkę wybierz, panie. Ładny jest, no. Ten siwy koń będzie ci stworzył przez całą podróż. Tak, ten. Też mi się wydaje, że ten mi się podoba. Pasuje do ciebie. Trzeba go nazwać. Nobu, Tora, Kage. O. Szybka ankieta. 1, 2, 3. Po kolei, od góry. Nobu, Sora, Kage. Mi się Nobu podoba. Sora, trzecie. Kage. Nobu. Kurwa. Dobra, robimy ankietę. Kage. Sam wezmę udział w tej ankiecie, żeby nie było. Zarządzaj ankietą. Nowa ankieta, pytanie. Imię. Nobu. Ora. Kage. Żeby nie było, daję 100 bitsów za dodatkowy głos. Dobra, dam moment. Dobra, Nobu lepszy. Nobu to jakiś kot. Mam kota, to idealnie. Jest biały. Jakby co, to będzie Nobu, bo mam trzy kota. Dobra, bierzemy Nobu. Zaufany towarzysz. O, Nobu zaufany towarzysz. To mi się podoba, to jest klimatyczne. Ściągająca burza. Zamek Kaneda. Zamek Kaneda. Twój wuj jest w środku. Dobra. Old Guard. Się tu wyświetlił. Reklamka. Lider Andy Cholis, coś tam, coś tam. Dobra, niech to minie. Dawaj, jejuch. Zamek Kaufland. Ziutek 11, jako ktoś tam poznaje nas, coś tam. Kliknij w link na czacie. I co, link wam na czacie się nie wyświetlił? Dziwne. Także... Głupia reklama. O, link na czacie macie, klikamy. Także dziękuję za oglądanie pierwszego odcinka z Ghost of Tsushima. Mam nadzieję, że wam się podobało. I czeka was seria tej gierki. No, tą akurat skończę, bo Dying Light ostatnio mi nie wyszedł. To nie mam zamiaru wrzucać gry, której nie skończę. Także dziękuję za oglądanie, zapraszam do mojego Twitcha. Lajkujemy, subskrybujemy, komentujemy. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do następnego odcinka. Na razie.